Cześć wszystkim, to listopad 41, a to kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 serii Oldberon. W dzisiejszym odcinku będę mulczować ściernisko, dokładnie to chyba po słoneczniku, jeżeli się nie mylę, ale najpierw jeszcze zanim przejdę do tej pracy, którą będę wykonać John Deere'em, najpierw przejadę się tutaj masejem i rozleję gnojowicę beczkowozem. Właśnie ten zestaw to był pierwszy zestaw tego beczkowozu, właśnie ten traktor jako pierwszy ten beczkowóz woził. Jak widzicie, wymaga te pole wapna i orki, więc no wszystkiego praktycznie. No, obok stoi przygotowany już kormik razem z beczką na gnojowicę, a John Deere z podwójnymi kołami stoi już z mulczerem. Powiem wam, jak mulczowałem te pole, na którym teraz będę nawozić. To John Deere bardzo ładnie wyglądał z tą maszyną. Mam nadzieję, że się w ogóle zmieści ten zestaw tutaj za John Deere'em. Też się bardzo cieszę, że w ogóle zdążyłem nagrać ten odcinek, bo kombajn Bizon, jak to Bizon, no niestety nie jest jakiś młody. No i cóż, kiedy zazwyczaj każdy rolnik zjeżdża z pola kombajnem, kiedy już wszystko zostanie, całe zboże ścięte, no to cóż, z tym Bizonem to jest tak, że zazwyczaj się zjeżdża, kiedy coś się zepsuje. No cóż, najważniejsze, że że można naprawić. Powiem wam, że no, ten kombajn nie jest jakiś nowy z 83 roku, 1983, więc no ma prawo się psuć, jakby nie było. Ale lepszy kombajn swój i nawet i dopłacić te pieniądze, niż, no, nie wiem, według mnie płacić za te usługi żniwa, że ktoś inny kombajnuje, no to jednak troszeczkę, no, to kosztuje. No tutaj nie sięgnęło, nie wiem czemu. To jest minus, to poziom właśnie przejechał, to jest minus tej beczki, bo ona może po prostu zostawić tutaj, no, zresztą widzicie. Więc to jest jeden z głównych minusów. Nie to tak, jakbym w powietrze wylewał. Zresztą zobaczmy, jakie mamy my tu beczki. Patrzyłem ostatnio w pojazdy używane przed nagrywaniem. Zobaczmy, beczki rozsiewacze, nie, owoce sanizacyjne. Chyba tylko ta najmniejsza beczka może tak rozlewać. Chyba tylko ona. A tak poza tym to też myślę, czy na tej serii pojawi się dodatek Pumps and Hoses, bo nie wiem, zapomniałem, że te dy, czy tak było, ja na to mówiłem Pumps and Hoses, o właśnie, to N było. Ale to jest chyba end właśnie słowo, czyli I. Więc no, wiedziałem, nie wiedziałem, ważne, że się poprawiłem. Czyli po prostu pompy i te, chyba rury, nie wiem jak to nazwać. No, już zrobiony drugi jest przejazd. Dobrze, że właśnie w ogóle mi się chce nawozić i wymyśliłem to, żeby zrobić na odcinku. No, bo bym nie miał po prostu czego nagrywać. Pracownik, bo zatrudniłem pracownika. Ja myślałem, że to będzie tak, że po prostu on tu będzie wałował. I on tu będzie takie... No, myszką może widzicie kursorem, jak pokazuje, że będzie coś takiego, te takie trójkąty, co było w 19. Ale on, tylko tu jest jedna malutka kropeczka niepowałowanego. I chciałbym się jej nawet poprawić, zresztą wam pokażę. Żeby nie było, że kłamie. O, wymaga wałowania. Kamyczki tylko wyłączę. I nawiezienie wyłączę. No i wczytuję mapę i już wam pokazuję. O, wczytuj się. A widzicie? Jedna malutka kropeczka pracownik zostawił, tylko tą małą kropeczkę, bo jak ja bym jeździł i poprawiał, to by nic nie zostało, to pracownik sam jechał, więc no jestem zadowolony akurat tutaj. Tutaj akurat, na tym polu akurat pracownik się popisał inteligencją, zrobił coś, czego ja się bałem, że on nie zrobi, więc no... Gratulacje dla Giants. Chociaż mam nadzieję, że już w końcu naprawili te drewno. No dawaj, jedź. Masy nie chce jechać. Następny po ziemniakach, następną rośliną
Będzie już topola energetyczna. Czekajcie, nie tu była. Mam tu nawet prasę. W ogóle będę mógł i prasować. Wszystko będę mógł robić, tak szczerze, z tą prasą. I prasą, i sieczkarnią, więc no... Kto wie, czy nie zostawię na zimę po prostu tej topoli i na następnym sezonie, rok później, nie zacznę, nie po prostu nie pojadę sieczkarnią albo prasą. Zobaczymy, co najpierw będę chciał wybrać. Chociaż tak popatrzcie, tak szczerze, to... Co to mi się to wybrało, taka mała prędkość? Tak szczerze wam powiem, mam tyle pieniędzy, że zamiast kupować ładowarkę, to mógłbym kupić przyczepę na Belę, która by sama rozładowywała. Ale wtedy byłby problem, bo bym musiał i tak ręcznie układać, więc nie wiem, czy się opłaca. Niby szybszy zbiór, nie? A później układać to i tak na odcinku nie układam. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Chociaż tak szczerze to... Czekajcie, ile kosztuje taka przyczepa? To może będzie owijanie i bel zbieranie. I to będzie super. Bo już mam bardzo mało bel. Gdzie są? Technologia zbioru bel. Ile taka maszynka kosztuje? 50 tysięcy. Pieniędzy mam. Wystarczy. Bo to na kostki to mi niepotrzebne. To też mi niepotrzebne i to niepotrzebne. Będę mógł sprzedać, to zawsze też będą dodatkowe pieniądze. A tego sobie kupię. Andersona i będzie super. No i się skończyło. Może tak, przesiążmy się po prostu do McCormicka. Troszeczkę brudny jest, ale... Nie ma co narzekać i ten traktor tylko tutaj będzie służył do transportu gnojówki. Więc no, o, dawaj, dawaj, dawaj. To jest bardzo ciężka gnojówka i na szczęście, co wam się muszę pochwalić, udało mi się wyjechać z tą gnojówką bez używania super siły oraz wyłączania... znaczy opróżniania cheatami beczki oraz jej ponownego zapełnienia, bo popatrzcie. Kiedy wezmę, to popatrzcie, pokazuje nawet, że przedmiot jest za ciężki, czyli niby jest ten super strange, ale on nie daje aż tak bardzo rady z nad taką beczką, więc no. Rozgrałem z moim kuzynem, tutaj właśnie się przygotowaliśmy do odcinka. Miałem chyba wtedy jeszcze klasa. I próbowaliśmy tak wyciągać i nie daliśmy rady. Pozdrawiam od razu tutaj. No w końcu udało mi się jakoś wyciągnąć normalnie, ale to już się przechyla. Zresztą ja się nie dziwię, to jest zbiornik, a nie jakiś tutaj mobilny transporter. Stój, 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 stój. Trzeba hamulec ręczy, bo... Widzicie, jeszcze jedzie. Jest takie ciężkie, że ledwo daje radę. No ciężkie, ciężkie. Dlatego takie opony właśnie wykorzystano. Dlatego na czas odczepiania tej maszyny te opony, zresztą zobaczcie, one aż muszą się trzymać na siłownikach. One są podnoszone. Niech się wylewa, zawsze to będzie lżej już. W ogóle powiem wam, że zobaczcie, jak ładnie to się odbija w świetle słońca tutaj. Jak dobrze to zostało zrobione, popatrzcie. Tylko się błyszczą niektóre jakby fragmenty. No już za chwilę kończymy lanie. Tutaj. I gnojówki. No i lecimy. Jeszcze 2 minuty tutaj po naworze i się przesiądę do John Deere'a. Mam nadzieję, że nie będzie mi przeszkadzać ten McCormick, że nie zdążysz tam dojechać. Zresztą też po to zacząłem nawożenie, żeby mieć miniaturkę z John Deere'em. No bo jednak John Deere najnowszy traktor. No a jednak, nie wiem, tak jakoś nie jest aż tak bardzo często wykorzystywany do miniatur i w ogóle, nie wiem czemu, tak szczerze. A powinien być, bo najnowszy. Częściej używam na przykład Massey'a. Zobaczcie, on już ma prawie dogonił McCormicka, może nawet go i przegoni. Więc no niefajnie, trochę niefajnie. 50 motogodzin. Nawet MST aż takiego wyniku nie osiągnęła. Bo właśnie, jaka jest różnica między MST a mną? Ja mam tylko ograniczoną ilość traktorów. I to mi odpowiada. Ja nie muszę mieć po prostu 10 traktorów, że jeden do opłuka, drugi do siewnika, trzeci do kultywatora, a czwarty do ozdoby, żeby stał na gospodarstwie. Chociaż myślałem, żeby coś takiego zrobić i z mulcherem, żeby jej kosił mi trawnik. No ale po co, nie? Jeszcze żeby to była jakaś kosiarka, to po co, nie? A u nich to po prostu tych traktorów jest za dużo, niepotrzebne one są. No popatrzcie, trzech mężczyzn,
10 traktorów, no i na co, nie? Oczywiście wiem, oni tam się starają jakoś tam zbywać, ale no nie, według mnie trochę takie bez sensu mieć tyle traktorów. Popatrzcie, ja niby mam mniejsze gospodarstwo niż oni, mniej areału, nie? Mniej zarabia, mniej wszystkiego, a taki traktor więcej robi niż u nich, więc no powinni na pewno zmniejszyć chyba park maszynowy, chociaż patrząc na to, ile oni robią w ciągu odcinka, to ja się nie dziwię, że oni mają 10 traktorów. No bo jeździć z innym, na przykład wyobraźcie sobie, że musicie nagrywać odcinek i na jednym końcu mapy zbieracie kamienie, a na drugim trzeba nawozić. No to też się nie chce przepinać, zajeżdżać na farmę, napełniać i wszystko tam robić, nie? Lepiej mieć drugi traktor. Dlatego ja mam na przykład 3 traktory do roboty i jeden, żeby na gospodarstwie pracował. Więc no dla mnie 4 traktory, no to jest duża ilość, więc no mi nie trzeba więcej. No i ostatni przejazd robimy. 11 minuta to 11, ale będzie ostatni przejazd, już tu zrobione. Się przesiądziemy do John Deere'a i nie będzie tu praktycznie niczego do roboty. Oczywiście te mijaczki sam poprawię i w ogóle, więc... No jest super. Pole będę miał przynajmniej całe nawożone. Z tego się cieszę właśnie. Najgorsze jest to, że to się tak nie trzyma do końca. Zobaczcie. Jak już jest jedno wzniesienie, to podnosi się wszystkie węże, a nie tylko na przykład, nie wiem, jakieś 2 czy 3. Chociaż może nawet to i lepiej, żeby to zauważyć. Taka sztywna konstrukcja, po prostu. Dobra, jednak poprawię na odcinku i od razu nie będę musiał się tym zajmować. Najpierw pojadę tam, później tu i wyładuję do beczki. Cyk, podnosimy. I lecimy poprawiać mijaczki. Będę musiał też więcej dodać tych pszczół, postawić uli, no bo jednak no bieda jest bieda z tymi ulami. Tyle mam miejsca, zwłaszcza przy polach numer 20 i 21 teraz. A tych pszczół, no nie wiem, jakoś nie chce mi się stawiać nawet. No bo niby drogo, może dlatego, że nie mam tyle miejsc, tyle miodu nie mam nigdy. Nie wiem, zawsze to jakieś 3 palety sprzedaję na sezon, więc no to też nie jest jakoś sporo. Więc może dlatego nie chce mi się tak bardzo stawiać tych pszczół. No co tu się dzieje, że mi nie chce tego nawozić? Teraz jak się nie uda, no to ja po prostu się przesiadam do John Deere'a i tyle. Nie ja będę marnował gnojówkę na takie mijaczki. No i git, dobra, podjedziemy, wylejemy i tyle, już widzieliście na tym odcinku Maseja na polu. Ta beczka potrafi, ona jest wydajna, ale potrafi mocno zdenerwować. Niestety. O, zmieść się, dobra, git. Niech się zacznie wylewać. A, bo on musi być włączony, dobra, to niech będzie włączony. Ja tymczasem się tutaj do John Deere'a teleportuję. Już odpalamy, rozkładamy szybko, straciliśmy 4 minuty odcinka praktycznie, czyli no dużo. No i zobaczcie, jak to fajnie wygląda, nie? Ten John Deere na własnych kołach, jeszcze z tym łuczerkiem, no. On taki głośniejszy niż tamten Massey, nie wiem czemu. A jaki kurz, ja wiem, czekajcie. A nie, jest jeden, dobra. No to nie wiem, czemu jest taki kurz. Jedźmy tak wolno może, po prostu. I będzie dobrze. Powolutku jedziemy. Kurczę, ale to jest hałas, jakie to jest głośne. A jak się kurzy jeszcze. Fu. John Deerek. Nie no, powiem wam, że z tym mulcherem on bardzo ładnie wygląda. Szkoda tylko, że takie lagi są z tym mulcherem. Sobie greści, żeby nie wiem, czy nie są. To jest takie głośne. Nie wiem, czy bardziej głośny jest John Deere, czy ten mulcher, tak szczerze. I
Chciałem kamerę zewnętrzną, a nie zmienić, wyłączyć GPS-a. Też fajnie, że w ogóle. Zresztą nie, powiem tak, trzeba dużo tutaj zmulczować teraz będzie. Tu bawełnę nie wiem, czy ja będę tam orał, czy co będę robił, bo ona chyba odrasta. A dobra, zaora, będzie zawsze na jeden odcinek jeszcze tam. Dodatkowy przyszły odcinek w przyszłości sobie podziękuję, że nie zrobiłem, po prostu nie powtórzyłem zbioru. To zrobię jednak z tym. Z topolą. Bo mi się po prostu sadzenie tej topoli energetycznej. Znaczy teraz to chyba po prostu topola się nazywa. Topola chyba to się już tylko nazywa, nie topola energetyczna. Gdzie ją mamy? Prawa biury. A nie, dobra, bo to jak się tnie, to to zmienia na biury topole. A może jednak tutaj jest napisane? Czekajcie, poszukamy, zobaczymy. Uprawy specjalne. Międzyplony, nie. O to będzie można zrobić, bo nie było. Trawa, sieczka i kiszonka, rośliny okopowe. Międzyplony, bawełna, trzcina cukrowa, winogrona i oliwki. To popatrzcie, tego nie ma, może tu? W ogóle fajnie, to, fajnie wygląda to, jak się to dostarcza. Ej. Ej. A gdzie jest? Ej, patrzcie, nie ma nic o tej topoli nawet, nie? A powinno być. Co to jest? Nie ma napisane nawet. Ej! Dostaliśmy uprawę, a pewnie nawet większość graczy nie wie, że ta uprawa istnieje. Że ta topola w ogóle jest. Tak nie powinno być. Powinna być na jakakolwiek kategoria na temat tej topoli. Nawet w 19 była, tutaj już nie ma. O, czekajcie, tu mamy paczkę. Topola, 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 topola. Tak, topola, po prostu topola. No. Jeszcze zobaczę, może od razu też wykorzystam, chociaż nie, 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 nie. Ja wątpię, że ja będę chciał jeszcze drzewo sadzić tą maszyną. Wątpię w to. Dobrze, ten mulcher też chwasty rozwala, bo mi one się tak nie podobają. No, od razu lepiej. No i lecimy. Spokojnie tutaj. Prędkość nie jest może jakaś wybitna, ale też nie jest jakaś mała. Znaczy nie to, co było z mulcherem marki Knoche. Bo był na pewno bardziej wydajny pod względem prędkości. Ale już nie był aż tak bardzo szeroki. Drewno, zrębki, transport, zima. W ogóle nie wiem. Niby ta zima jest, ale... Ona jest taka jakaś... Na przykład to, nie? To w ogóle ta maszyna wydaje mi się, jakby ona była z jakichś modów. No zima, o, sprzęt zimowy. Kto tak używa, nie? W ogóle to, popatrzcie, jak to jest malutkie. To do tych traktorków jest. Specjalne. City. Samasz City, ale malutkie, nie? Takie byle co trochę. No. No to wiecie, to mulczowanie, nie ma niczego za bardzo ciekawego, ja... To nie jest tak, że jakiś nowy traktor mam, czy jakaś uprawa wlatuje specjalna typu ziemniaki, czy coś innego. To po prostu mulczowanie i nawożenie, tyle. I co, nie ma niczego ciekawego. Ale spokojnie, zrobię kiszonkę, oczywiście nową przyczepę kupię w tym celu. Będzie jeszcze tego sporo tutaj. Przecież nie wiem, czy ja kupię na pewno w tym sezonie jeszcze przyczepę. Bo pamiętajmy, że jest ten kombajn jednak też do wypożyczenia. A kiedy jest najlepiej sprzedawać ziemniaki? Sobie to opuścimy i ja za chwilę zobaczę. Dobra, opuszczam i patrzę, co ile za ziemniaki mogę dostać. W styczniu. Dobrze. Ja was zapraszam do stawienia łapki w górę, do subskrybowania tego kanału, jeżeli tego nie robicie. Do stawienia komentarza. Zapraszam was na playlistę Oliveron, gdzie są wszystkie odcinki z tej serii. Każdy od samego pierwszego odcinka, kiedy... W ogóle nie wiem,
grafika była byle jaka, no było po prostu byle co się działo. No i ja was żegnam tym akcentem jak ziemniaki w styczniu, cena. Zapraszam was tak bardzo też serdecznie na następny odcinek. Widzimy się w kolejnym odcinku, powtarzam ponownie, nie wiem czemu, ale dobrze, ja się z wami żegnam, pa.